Już mówię. Oceniła... Proszę przeczytać. Proszę przeczytać. Panie pośle. Proszę przeczytać. Panie pośle, jest pan niegrzeczny w tej chwili. Niech pan się zachowuje. Tyle jak, ale niech się pan zachowuje. Pośle, te listy obcokrajowców. Czy one były wysłane mailem, czy też przez komunikatory? To pamiętam przez komunikatory. Jakie to były komunikatory? WhatsApp, Signal. Sam pan rozumie. Nie, nie rozumiem tego, że można wysyłać informacje dotyczące przyspieszenia, czy też ułatwienia procesów nic wizowych wobec całych grup osób, używając komunikatorów. Że świadkini nie może liczyć na równe traktowanie. Trudno mnie posądzić o sympatię wobec Prawa i Sprawiedliwości. Przyznaję, że byłam przekonana wówczas, że przynajmniej część tych informacji jest wyolbrzymiona, ponieważ w najśmielszych snach nie sądziłam, że polscy konsulowie mogliby kazać aplikantowi tańczyć podczas rozmowy będącej częścią procesu wizowego. Proszę mówić o tym, co pani wie, a nie oceniać wystąpienia konsulów, które były kilka posiedzeń wstecz. Dobrze? Dobrze, panie pośle, tak, ale jak znaczy to, sobie przypominam poprzednim świadkom pan przepraszam bardzo, to nie jest... i również swoje opinie wygłaszali. Bardzo bym chciała być po prostu traktowana tak samo jak świadkowie, którzy pracowali w gabinetach politycznych ministrów Platformy Obywatelskiej. Nikt niestety, albo na szczęście, przed komisjami śledczymi nie stawał z asystentów w gabinetach politycznych Platformy Obywatelskiej. Pan konsul? Bardzo proszę kontynuować. Proszę świadka. Dziwi mnie, że pan ambasador, który tak bardzo podkreślał, jak istotny jest odbiór obywateli obcych państw w pierwszym kontakcie z państwem polskim, tak dobrą ocenę podtrzymuje pracy konsulów, którzy bez żadnego zażenowania przekazywali takie rewelacje. I oczywiście nie wchodzę w kwestię tego, czy pan choreograf był choreografem, ponieważ nie mam takiej wiedzy, ale zwracam uwagę na fakt, ponieważ nikt tego dotychczas nie uczynił, że choreograf to nie jest aktor, więc nic dziwnego, że nie ma go na liście aktorów. I nie jest to także tancerz, tak więc jest rzeczą niezwykle alarmującą, jeżeli konsul każe aplikantowi demonstrować kroki taneczne. Pan minister Wawrzyk jako wiceminister nadzorujący Departament Konsularny potraktował te informacje bardzo poważnie, i na pewno przynajmniej część z nich omawiał z panem dyrektorem Jakubowskim, dyrektorem Departamentu Konsularnego. Omawiane były wtedy doniesienia pana Kobosa, co w sposób oczywisty dotknęło również przyczyn pobytu konsulów w VFS-ie i w tym kontekście kwestii dotyczących ryzyka migracyjnego. Wkrótce potem, o ile dobrze pamiętam, minister Wawrzyk podjął decyzję, że wskazana byłaby wizytacja pana dyrektora Majewskiego. Jak rozumiem, była to reakcja na doniesienia pana Kobosa. A jaka była w tym zakresie rola pana obecnego posła PiS, pana Michała Moskala, które to nazwisko dzisiaj przytoczył pan dyrektor Osajt? Panie pośle, w pani zatrudnieniu. Nie wiem, jaki to ma związek z legalizacją pobytu cudzoziemców. Ma to związek istotny z punktu widzenia komisji, a pani jest tutaj od tego, żeby odpowiadać na nasze pytania. Panie pośle, nie wiem, czy jakakolwiek była w tym rola pana posła Moskala. W jaki sposób te informacje do pani spływały od pana Edgara Kobosa? Te listy obcokrajowców. Czy one były wysłane mailem, czy też przez komunikatory? To pamiętam przez komunikatory. Jakie to były komunikatory? WhatsApp, Signal. Czy te informacje też znikały z tych, było tak ustawione te tak, profile, tak? Używam domyślnie WhatsAppa i Signala ze znikającymi wiadomościami. A dlaczego używaliście państwo znikających wiadomości? Tak jak mówię, ja mam tak ustawione domyślnie zawsze, bo no, też pracuję i funkcjonuję w środowisku, gdzie czasami jak się powie słowo za dużo, pół roku później ktoś się obrazi, powie, że ktoś coś brzydkiego powiedział na kogoś innego. No, sam pan rozumie. Nie, nie rozumiem tego, że można wysyłać informacje dotyczące przyspieszenia czy też ułatwienia procesów wizowych wobec całych grup osób, używając komunikatorów. Czy uważa pani, że to jest taki standard, który obowiązywał? Panie pośle, nic nie wiem na temat wysyłania list osób do przyspieszenia czy czegokolwiek innego. To jak pani traktowała te listy nazwisk, które pani otrzymywała na komórkę poprzez komunikatory? W żaden sposób, jako informację, którą mój przełożony prosił o przekazanie do Departamentu Konsularnego.
Ale to pani, rozumiem, że to pani otrzymywała od pana Edgara Kobosa te listy nazwisk z podaniem kraju, jakiego dotyczy ta grupa wniosków, tak? Nie wiem, czy grupa wniosków, ale wnioskuję, że tak. To znaczy, pan Kobos informował na przykład, że dane osoby w danym konsulacie mają przekroczone terminy wydania paszportów. I taką informację przekazywałam do Departamentu Konsularnego. Aha, ale w jaki sposób pani przekazywała? Bo pani otrzymywała te informacje na komunikatorze. Jak pani dalej przekazywała te informacje na przykład do Departamentu Konsularnego? Wysyłałam pani dyrektor Brzywczy telefonem służbowym. Telefonem pani wysyłała nazwiska, tak? Tak, i to jest według pani taki standard. Panie pośle, powiem tak, no, to po prostu wynikało z tego, że kopiowanie na skrzynkę, która jest na telefonie zabezpieczona, jest trudne i musiałabym użyć prywatnego maila, a nie chciałam tego robić. I panią na żadnym etapie tego procederu nie zastanawiało, czy to jest właściwe, czy to jest zgodne z procedurą, czy pani miała jakiekolwiek przeszkolenie w ramach MSZ-u z zakresu procedur? W ramach procedury wizowej nie. Dlatego tak jak już wcześniej powiedziałam, ja zupełnie nie znałam procesu wizowego i trudno mi by było oceniać, czy coś jest normalne, czy nie jest normalne. Natomiast dyrekcja Departamentu Konsularnego, która się na tym zna, nie, żadnych jakby uwag mi nie zgłaszała. Czy były inne osoby z kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które również wysyłały do pani jakieś listy osób, co do których oczekiwały, że pani te listy zgłosi do Departamentu Konsularnego. Niech pani przypomni sobie, czy wśród kierownictwa ówczesnego MSZ-u były takie osoby, które kiedykolwiek do pani cokolwiek wysyłały lub też prosiły panią tutaj o pośrednictwo. Oczywiście, bardzo często się zdarzało. Proszę podać nazwiska i okoliczności. Panie pośle. Wydaje mi się, że było... Nie. Przypominam też pani o tym, że prosimy o konkretne odpowiedzi, po to jest ta komisja. Panie pośle, nie mogę zeznać czegoś, jeśli nie jestem czegoś pewna. To proszę się zastanowić. Dobrze, panie przewodniczący, wydaje mi się i nie będę zeznawać czegoś, czego nie jestem pewna, bo powie pan, że kłamie. Wie pani, my mamy ten plus, że znamy pani zeznania z prokuratury, więc to pani dzisiaj odpowiada na nasze pytania, my weryfikujemy ja pani... Ja niestety nie mam tych zeznań. A my weryfikujemy, co pani zeznała już. Słucham? Czy mogę powtórzyć pytanie do pani? To będzie do protokołu. Będziemy później oceniać, czy poprzedni pani, świadek cały czy czas... pani, czy pani będzie używała wymijających odpowiedzi, czy też pani będzie zatajała informacje, co podlega oczywiście odpowiednim działaniom ze strony komisji. Czy były inne osoby ze strony kierownictwa MSZ-u, które wysłały do pani nazwiska w celu procedowania przez Departament Konsularny? Panie pośle. Pani ma krótko bardzo pani życzy. Jest też posłem, no nic się tutaj nie dzieje. No, pani panie pośle przewodniczący. Proszę zeznać. Misiek. Dokładam wszelkich starań, żeby moje zeznania były jak najbardziej dokładne i żeby zeznawać zgodnie z prawdą. To ja może będę podawał. Nazwiska pani będzie mówiła tak czy nie. Piotr Paweł Jabłoński. Nie przypominam sobie. Pan wiceminister Sękowski-Welsenk. Szynkowski-Welsenk. Jeśli dobrze, tak, była taka sytuacja, jeśli dobrze pamiętam panu ministrowi w biurze poselskim zgłoszono zastrzeżenia co do, nie pamiętam, 3 czy 4 przypadków i pan minister prosił, ponieważ uzgadniając to wcześniej z panem ministrem Wawrzykiem, żeby przedyskutować tę sprawę z dyrekcją Departamentu Konsularnego. Jeszcze jakieś inne osoby z kierownictwa? Nie przypominam sobie. Inni politycy PiS-u? Politycy chyba nie. Coś pani wie o prośbach pana Lecha Kołakowskiego, który był posłem i wiceministrem rolnictwa z PiS? Słyszałam doniesienia, ale to w ostatnim czasie medialne. Czyli takie listy do pani przez panią nie przechodziły, tak? Nie. Okej. Chciałbym zapytać panią o pani również inne aktywności, bo rozumiem, że była pani pracownicą gabinetu politycznego, obsługiwała pani w tym zakresie, o którym mówimy, sprawy pana Edgara Kobosa.
Czy jeszcze jakąś aktywność polityczną pani w tym czasie wykonywała w ramach swojej pracy, na przykład w gabinecie politycznym? Czy pani zajmowała się social mediami swojej młodzieżówki, a może też umieszczała jakieś filmy na TikToku? Jaki to ma związek? To ma związek. Ale jaki, proszę powiedzieć? Panie pośle, w ramach swojej pracy nie. Czyli to było wszystko poza pracą, tak? Tak. Okej. Okay. Dobrze. Proszę przytoczyć jeszcze raz fragment, który dotyczył oceny konsulów w Mumbai. Już mówię. Proszę przeczytać. Proszę przeczytać. Panie pośle. Proszę przeczytać. Ja nie mam takiego obowiązku. Proszę przeczytać. Panie pośle, nie mam obowiązku. Proszę przeczytać. Proszę przeczytać jeszcze raz. Proszę przeczytać jeszcze raz. Panie pośle, odpowiem na pana pytanie, ale nie będę czytać, dlatego że pan... Ale pani czytała przedtem. Dobrze. No to proszę jeszcze raz przeczytać, żeby literalnie, dokładnie wybrzmiało jeszcze raz ocena... Panie pośle, jest pan niegrzeczny w tej chwili. Niech pan się zachowuje. Byle jak, ale niech się pan zachowuje. Dobrze. Będzie miał pan swoje 5 minut. Panie pośle, proszę jeszcze raz przeczytać dokładnie tekst, który pani przytoczyła, oceniając pracę konsulów w Mumbai. Chce mi pan zadać pytanie? Nie, bo pani dużo pani mówiła o wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej, jako też działaczka młodzieżowa PiS. Rozumiem, że pani o to dba, ale dokonała pani dzisiaj oceny konsulów, którzy są urzędnikami państwowymi, w taki sposób, kiedy, tak powiem, dosyć humorystyczny. Znaczy, my mówimy, nie wiem, czy pani ma tego świadomość, po co jest ta komisja. Mówimy o gigantycznej aferze korupcyjnej, która wyrosła u boku ministerstwa, w którym pani pracowała i w którym była pani zatrudniona. I mam wrażenie, że to, co pani robiła również przez ten cały okres, to tak naprawdę mogłoby swoją nazwę mieć. Dobrze. Jaką, panie przewodniczący? Jaką nazwę, panie przewodniczący? Co pan sugeruje? Pośredniczyła pani w tym procederze, być może świadomie albo nieświadomie. I to jest celem komisji, żebyśmy to wyjaśnili. Ale z panem nie rozmawiam, panie pośle Bogucki. Teraz pan poseł Sowa, bardzo proszę. Czy ja mogę odpowiedzieć na pana pytanie? Tak oceniłam pracę konsulów w jednym aspekcie, w tym aspekcie, że według zeznań pana wicekonsula kazali aplikantowi tańczyć w siedzibie VFS-u. I moim zdaniem to urąga godności ludzkiej. A jakie ma pani kompetencje... Znaczy, czy konsul ma prawo weryfikować kompetencje zawodowe? Oczywiście. Ma prawo, tak? Ale nie ma prawa urągać godności ludzkiej. Ale pokazanie doświadczenia zawodowego nie pokazanie, jest w żadnej tak. mierze urąganiem godności pokazanie osobistej. Pokazanie tańczyć choreografowi jest. Dobrze. Mam do pani kolejne pytanie. Czy korespondencja z telefonu jest na jakichś komunikatorach, jest standardem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w czasie kierowania tym resortem przez pana ministra Rała? Panie pośle, panie wiceprzewodniczący, ludzie jakby informując nas o różnych uwagach, no, używają różnych środków komunikacji i to oni je wybierają. Ja się pytam o standard w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Czy używanie komunikatorów i prowadzenie korespondencji jest standardem na komunikatorach? Signal, WhatsApp. Korespondencji służbowej nie. Nie, tak? Przepraszam, czy mail, który wpłynął do pani, czy to od ministra Wawrzyka, czy też od pana Edgara, miał charakter korespondencji służbowej? No pan Kobos nie był zatrudniony w ministerstwie. Proszę panią, nie trzeba być zatrudnionym. Pani wykonywała jakieś polecenie. Nie trzeba być zatrudnionym w ministerstwie, żeby pani w czasie godzin pracy wykonywała inne obowiązki? Ale pan poseł będzie miał zaraz też pan poseł czas. Wiceprzewodniczący ma odjąć te 5 sekund. Wykonywałam obowiązki zlecone przez przełożonego. Czyli, okay. Czy to w pani ocenie to była korespondencja służbowa, czy nie? Czyja? No na przykład maile od pana Edgara. No, panie przewodniczący, ja ich nie wysyłałam komunikatorem, wysyłałam je do pani dyrektor telefonem służbowym, bo tak jak mówię, no, było to bezpieczniejsze niż przesyłanie. W jakiej formie?
Wiadomości tekstowe. Ale czyli SMS, tak? Słucham? Ale czyli na WhatsAppie i Signalu, tak? Nie. A na czym? Normalnie, SMS-em. Mailem czy wiadomość tekstowa, tak? Tak. Dobrze. No bo tak jak mówię, to wynikało z tego, w jakiej formie ja otrzymywałam i było to bezpieczniejsze niż przesyłanie mailem prywatnym. Rozumiem, że tutaj kwestie RODO was w żadnej bierze nie interesowały, tak? Że to może być jakoś zagrożone. Ja te informacje nie pochodziły ode mnie ani dane. Ale szanowni państwo, widać, że ten temat i do porządku pani, przywołuję pana, panie pośle. Pani świadek tutaj wzbudziła u państwa wielkie emocje. Niepotrzebnie, proszę państwa, spokojnie, pytajmy, mamy w pana ocenie, po raz drugi proszę przywołuję pana, pana do porządku, ale nie chciałbym pana wykluczyć. Ale pana ocena, panie Bogucki, pana ocena nie ma być skierowana wobec mnie, a nawiasem mówiąc powiem panu, że ona mnie nie rusza. Dziękuję bardzo. W następnej turze kolejne pytanie. Bardzo dziękuję pani posłanko, pani posłanka Aleksandra Leo. Proszę pana Boguckiego ponownie o zachowanie spokoju. Ja rozumiem, że jak to się pojawia z młodzieżówki, to pan chce bronić, ale naszym zadaniem jest ustalenie faktów i okoliczności, a... Dobrze, to może ja w takim razie chciałem zwrócić uwagę, że świadkini nie może liczyć na równe traktowanie. Trudno mnie posądzić o sympatię wobec Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę mam poczucie, że obecnie przesłuchiwany świadek nie może liczyć na równe traktowanie z poprzednimi świadkami. No to było latem, ale dokładnie no, trzeba by było sprawdzić, kiedy dokładnie pan minister został odwołany. O, to wiedziała pani o odwołaniu pana Wawrzyka, zanim został odwołany. To ciekawe. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Słucham, dowiedziałam się właśnie w momencie, kiedy został odwołany, wrócił od pana ministra Rała z informacją, że zostaje odwołany. No wydaje mi się, że to było, no tak, bo to było... Przełom sierpnia i września to jest jednak lato, pani poseł. No. Dobrze, to było 30 sierpnia, pani świadek. Dziękuję, pani przewodnicząca. I wtedy dowiedziała się pani o tym, że pan Edgar również został zatrzymany? O tym, że został zatrzymany później. Później, po dymisji. Tak. Dziękuję bardzo. Ja mam 17-letnie doświadczenie w administracji publicznej. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby jakakolwiek korespondencja wpłynęła do urzędu i ślad po niej zaginął. Ale no to nie zaginął. A co się z nią stało? To gdzie została zarejestrowana? To, że nie zaginął, jest... W telefonie, tak? Gdzie, ja się pytam, gdzie zarejestrowana? A telefon gdzie jest? Zabrana, zapomniałem. Nie, pozwólcie pani się wykazać. Pan też był starostą i pan doskonale zdaje sobie... Proszę? A maile? Nie. Panie pośle. Pan był wojewodą i była do pana kierowana prośba, żeby pan załatwił jakąś sprawę. To bez względu na to, jaki był efekt załatwienia tej sprawy, pan był zobowiązany, a właściwie pana urząd, do odpowiedzenia do osoby, z której ta prośba napłynęła, czy sprawa jest załatwiona, czy nie załatwiona, czy nie leży w kompetencjach, a jeśli nie leży w kompetencjach, powinna być przesłana do resortu, czy do urzędu, do którego to należy. No pytam się, ale pierwsze pytam się asystentki, bo była skrzynką kontaktową pana ministra. Czyli rozumiem, że pani nie wie, pani jest nieznana wiedza, co się z tym dalej działo, tak? Nie. Nieznana. Dziękuję. Szanowni państwo, chyba zapytaliśmy panią o wszystko, o co chcieliśmy zapytać, ale niestety nie otrzymaliśmy wszystkich odpowiedzi, których oczekiwaliśmy, ale...